piękne kartofle wyhodowane zostały na polu Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Małogoszczu dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wielkiego agronoma radzieckiego Miczurina i jego ucznia Łysenki. Ziemniaki zasadzono w pierwszym tygodniu lipca, zaraz po zbiorze rzepaku ozimego. W ten sposób dwukrotnie wykorzystano glebę. Kopanie kartofli rozpoczęto w pierwszych dniach października. Z hektara zebrano 160 kwintali, zamiast jak dotychczas 110. W kontekście dobra narodowego, jakim jest ziemniak, stawiamy na młodość. Dwoje bardzo młodych naukowców, adiunkt Piotrek i docent Klaudia, pod okiem profesor Agnieszki, rozpoczęli badania naukowe. Po kilku tysiącach prób wysnuto teorię, iż ziemniak nie tonie w zasolonej wodzie. Ciekawe, co na to Miczurin. Pracochłonny i uciążliwy zbiór ziemniaków można zmechanizować, stosując kombajny. Użytkowanie kombajnów wymaga przygotowania plantacji, polegającego m.in. na odpowiednio wczesnym zniszczeniu łęcin, chemicznie lub rozdrabniaczem produkcji krajowej. Kolejna grupa zajęła się ziemniakami ugotowanymi, które w kontakcie z pomysłem i ketchupem okazały się przebojem kulinarnym. Produkowany w kraju kombajn Z645 jest maszyną jednorzędową, półzawieszaną, gromadzącą zebrane ziemniaki w zasobniku o pojemności 1,5 tony. Ziemniaki wyładowuje się na uwrociach pola na stojące tam przyczepy. Największą satysfakcję uczeń uzyskuje, gdy może samodzielnie przeprowadzić całe doświadczenie. Ziemniak plus gorący tłuszcz to placek doskonały. Nawet pani dyrektor nie oparła się wynikom doświadczenia. Redlina jest podkopywana przez lemierz i podawana na przenośnik odsiewający. Poród wyrzucany jest za kombajn. Ziemniaki, kamienie i drobne części zielone spadają między półki podnośnika bębnowego. Drobne części porostu i płaskie kamienie oddzielają się na pochyłym przenośniku palcowym. Ziemniaki i okrągłe kamienie staczają się z tego przenośnika na stół selekcyjny. Kamienie są wybierane ręcznie i wkładane do kanału odpadów. Czyste ziemniaki spadają do zasobnika ziemniaków. Ziemniak wywołuje też emocje, pobudza zmysły i aktywizuje nawet tych, którzy w kuchni najchętniej zajmowali się degustacją.
tym razem uzyskali efekt, że palce lizać. Ach, cóż to było za pire? Zespół podkopujący redlinę jest połączony z rolką kopiującą, która utrzymuje stałą głębokość pracy lemiesza. Dwa kroje talerzowe zapobiegają rozsypywaniu się na boki masy redliny podkopywanej przez lemierz na podnośnik odsiewający. Przenośnik odsiewający posiada regulację amplitudy wstrząsów. Na glebach cięższych amplituda wstrząsów powinna być większa niż na glebach lekkich. Ziemniak nie jest obojętny też najmłodszej kadrze naszych dzielnych junaków. Pod kierownictwem przodowniczki pracy pani Ady młodzi adepci sztuki kulinarnej uczyli się, jak w prosty sposób osiągnąć najlepszy efekt. Przy stole selekcyjnym kombajnu zatrudnia się 2-4 osoby wybierające zanieczyszczenia spośród ziemniaków i ziemniaki spośród zanieczyszczeń. Imperialistyczne wpływy zza oceanu niczym stonkę zrzuciły na nas niezdrowe chipsy. Nasi dzielni badacze postanowili wykonać własne chipsy ziemniaczane. Zdrowe, pożywne i nie zalatujące zgniłym zachodem. Ziemniak dotknięty. Wyglaskany. Obwąchany i polizany nadaje się do dalszej obróbki. Młody narybek naukowy zademonstrował, jak smakuje polski ziemniak. Wysoka wydajność zbioru przy niskich kosztach zależy nie tylko od właściwego wyregulowania kombajnu, ale i od przygotowania pola oraz dobrej organizacji zbioru. Aby zjednoczyć się przy wspólnym temacie, jakim jest ziemniak, i zdobyć informacje od zaangażowanych w proces poznawczy tego jakże niezwykłego warzywa, postanowiliśmy rozpalić ogień w sercach i na polu oraz posłuchać głosów konsumentów. Gdzie jesteśmy? Ognisko. Jest ognisko? Tak. Kaśka, co będziesz piekła?
Kasia? Ziemniaki. Ziemniaki przy ognisku będziesz piekła? Tak. Lubisz ziemniaki? Tak. I nie możesz się doczekać? Tak. Tak?